Dni Działdowa to impreza, która stała się już tradycją i co roku przyciąga przed działdowską scenę nie tylko mieszkańców, ale i gości. My jesteśmy tutaj dopiero pierwszy raz w Działdowie i ogólnie jest wszystko dobrze. Mieście jest bardzo fajnie, takie przyjemne miasto. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy postawili na różnorodność. Na liście artystów znaleźli się zarówno wykonawcy hip-hopowi, grupy wokalno-taneczne, jak i zespoły rockowe. Chcielibyśmy, żeby każdy miał podczas tych Dni Działdowa jakiś kawałek czegoś dla siebie, więc są różne rodzaje muzyczne, stylistyki, bardzo różne klimaty. Na działdowskiej scenie pojawili się m.in. zespół Rozes i raper Kubik, którzy zaprezentowali zarówno nowe, jak i te swoje najbardziej znane piosenki. Będą mogli usłyszeć dużo dobrego rocka, którego gramy. Utwory, no jest ich aż 13 panowie, tak? Tak. Będą to utwory soft rockowe, będą to utwory troszkę mocniejsze. Będą to utwory dla każdego z dobrymi tekstami, z dobrym przekazem. No właśnie rozmawiałem z tym menadżerem, czy mamy cenzurować występ, czy nie. On stwierdził, że no troszeczkę możemy zacenzurować, ale nie musimy. Więc na pewno no ludzie znają, jakby nie patrzeć, że już piąty rok, znają najbardziej te stare utwory, jak typu Cztery pory roku i tak dalej. No i przeżywam, jakby patrzeć drugą młodość. Ze względu na obostrzenia w roku 2020 impreza nie mogła się odbyć. Tegoroczne Dni Działdowa zaplanowane zostały zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Zauważamy to, że mieszkańcy chcą uczestniczyć w tych imprezach, natomiast no nie ułatwia sprawy kwestia obostrzeń. W tym roku zrezygnowaliśmy z wielu gwiazd, powiedzmy, które co roku zawsze są na tych koncertach. Skupiliśmy się na fajnych zespołach grających fajną, właśnie różnorodną muzykę. Z okazji 676. urodzin miasta Działdowo w stronę jego mieszkańców popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń. Dalszego rozwoju i samorealizacji, żeby byli tacy szczęśliwi i życzliwi. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zmian i myślę, że nie jest źle, więc wszystkiego dobrego. Ja bym życzył wszystkim mieszkańcom Działdowa dobrego i fajnego spożytkowania tej końcówki wakacji właśnie w takich miejscach jak ten park. I chcielibyśmy naprawdę pozdrowić wszystkich mieszkańców Działdowa z naszej strony, ze strony zespołu Rozes. Wszystkim życzę zdrowia i żeby ktoś z Działdowa wygrał szóstkę w Eurojacku. Wszystkim mieszkańcom życzyć wszelkiej pomyślności, jak najwięcej radości, uśmiechu. Mam nadzieję, że my jako Miejski Dom Kultury w Działdowie będziemy mieli okazję wielokrotnie się jeszcze do tego przyczynić. Z myślą o najmłodszych, nieopodal sceny przygotowano wesołe miasteczko, w którym znalazły się m.in. dmuchane zjeżdżalnie, samochodziki i kolejka. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv